i mamy start. Ruszyli Oliwier Piłka na prowadzeniu. Świetny start Szymona Jabłońskiego, również Jerzy Spinkiewicz na pozycji numer 3 w tym momencie. Dobrze tam Marcel Kuc, jest czwarty, przewodzi tej dużej grupie tuż za trójką liderów. Widzimy, Jerzy Spinkiewicz znakomicie wykorzystał start, przesunął się do przodu, przykleił się tutaj do Szymona Jabłońskiego. Prowadzi Jakub... Nie, to jest Oliwier Pyłka, Jakub Kolasa stracił na tym starcie kilka pozycji. W tym momencie jest na ósmym miejscu, tuż za Karolem Krętem. Świetnie teraz Szymon Jabłoński i Marcel Kuc. Oni są w tej pierwszej czwórce. I tutaj walka. Walka na kolejnych pozycjach. Widzimy tutaj ta duża grupka zawodników, w której znajduje się aż 10 kierowców. Tymczasem Oliwier Pyłka będzie musiał odpierać ataki Szymona Jabłońskiego. Ten z pewnością będzie chciał zaatakować na tych pierwszych okrążeniach. Marcel Kuc teraz jest na trzecim miejscu, uprzedził Jerzego Spinkiewicza. Dobry start Marcela Kuca, tutaj ta dwójka zawodników. Widzimy, że już atakuje Szymon Jabłoński, przesuwa się na pozycję lidera. Robi to samo również Marcel Kuc. Blokują Oliwiera Pyłkę, ten jednak walczy, odbija jedną pozycję. Jest drugi, ale Szymon Jabłoński po drugim okrążeniu na prowadzeniu. Marcel Kuc najszybszy po tych trzech kółkach w tym momencie. 54,871, ale to pierwsze okrążenia tego wyścigu. Dajmy chwilę na rozkręcenie się zawodnikom. Z pewnością tutaj Szymon Jabłoński, Oliwier Pyłka, również Jerzy Spinkiewicz będą chcieli poprawić ten najlepszy czas Marcela Kuca. To jest piąta pozycja Karola Kręta. Jedzie bardzo szybko Karol Kręt w ostatnich rundach. Również świetna postawa zawodnika K-Dino Kart. Tuż za nim Jakub Kolasa. I tutaj widzimy, jak jest ciasno. Już Marcel Kuc na pozycji numer 2. Stracił najwięcej na tym incydencie, w tym pierwszym zakręcie pierwszego okrążenia, pierwszego wyścigu. Ale widzimy, że z ostatniej pozycji potrafił się przebić już tutaj w tym drugim wyścigu na pozycji numer 2. Podobnie Szymon Jabłoński, który rozpoczął rywalizację od 13 miejsca. Jest liderem po zaledwie trzech okrążeniach. Teraz mamy atak Marcela Kuca. On jest liderem klasyfikacji generalnej. Przypomnijmy, zaledwie jednym punktem prowadzi nad Oliwierem Pyłką. Teraz Oliwier stara się, tak jest, wykorzystać błąd Szymona Jabłońskiego. Jest tam jeszcze Spinkiewicz, będzie atakował, a i nie zdecydował się tutaj na przysłowiowe nożyce Jerzy Spinkiewicz. Jedzie również szybko, tutaj przykleił się do tej trójki liderów kierowca Unique Racing. Te charakterystyczne oklejenia teamu Piotra i Karola Dąbskich, biało-pomarańczowe. Trudno nie rozpoznać zawodników teamu Unique Racing podczas rywalizacji. A do końca jeszcze 10 okrążeń, jeszcze 10 kółek do końca tego pierwszego dnia, 9 rundy Rotax Max Challenge, pierwszego dnia weekendu wyścigowego w Toruniu. To jest ostatni wyścig w tej drugiej sesji wyścigowej. Zobaczmy, jaka różnica jest między tą pierwszą grupą a kierowcami, którzy walczą o dalsze pozycje. W tej drugiej grupie Slava Putianin, Patryk Donica, Michał Mierzejewski, Wiktor Obażanek, Stig Rigult i
Wojciech Wilczyński, Sebastian Janczewski, który znakomicie prezentował się w treningu oficjalnym dzisiejszego dnia na pozycji numer 13, a więc tutaj znaczny spadek kierowcy z Warszawy. A tymczasem walka Oliwiera Pyłki i Szymona Jabłońskiego. Korzysta na tym Marcel Kuc, który jest pierwszy. On jedzie tutaj jak Terminator, po prostu coś niebywałego. Marcel Kuc ściga się również w kategorii Mini Rock. W tym sezonie się zdecydował na udział w Mistrzostwach Polski tylko w jednej kategorii. Wybrał tę liczniejszą. Stąd w Bydgoszczy widzieliśmy go za kierownicą tylko jednego wózka. Ale w Pucharze Polski rywalizuje w dwóch kategoriach i w dwóch jest liderem klasyfikacji generalnej. Zwycięzca przed dwoma laty Eurofinału Rotaxa w Bruku. Zresztą ten tor znany przez Marcela Kuca doskonale. Trzy konfiguracje toru, tego austriackiego toru. Na jednej z nich rekord właśnie autorstwa Marcela Kuca, niepobity przez trzeci sezon w tym momencie. Świetnie radzi sobie Marcel Kuc w tych obu kategoriach, i w mini roku, i w mini maxie. Tutaj jest jednym z niewielu zawodników w kraju, którzy rywalizują, łączą swoje występy w obu kategoriach. A przypomnijmy przecież, że w minimaxie debiutuje w tym sezonie. A tutaj Slava Putianin, Patryk Donica, Michał Mierzejewski, młodziutki Ukrainiec teamu Gennadija Borsza z Kijowa, debiutuje w ten weekend w polskim Rotaxie, tuż za nim z numerem 182 Patryk Donica. Jest również Michał Mierzejewski, Wiktor Obarzanek. Jest ta czwórka zawodników, których obserwujemy w tym momencie. Troszeczkę zwalnia chyba ukraiński zawodnik Polaków, bo jadą troszeczkę szybciej. Wydaje się, że gdyby nie mieli z przodu Ukraińca, z pewnością za kilka chwil widzielibyśmy ich na zderzaku Karola Kręta. Sześć okrążeń do końca. Wspominałem wcześniej o braku w zestawie startowym Igora Drożyńskiego. Z pewnością ogląda rywalizację swoich kolegów. Pozdrawiamy serdecznie Igora. Miejmy nadzieję, że już niebawem spotkamy się na torze, a tymczasem Karol Kręt za chwileczkę będzie wchłonięty przez tą grupkę zawodników, to o czym mówiłem. Wyprzedził Ukraińca w tym momencie Patryk Donica i już jest przy Karolu Kręcie. Tymczasem jeszcze 5 okrążeń do końca. My obserwujemy tą grupkę zawodników, którzy walczą tutaj o pozycje 6, 7, 8, 9 i 10. Tutaj dwójka kierowców teamu Legia Racing. Jeden z CRGR DP, Kajdaino i Borsz Racing, a więc tutaj międzynarodowe towarzystwo. Widzimy dwójkę zawodników Legii, no i to, o czym mówiłem wcześniej. Ukrainiec Slava Putianin traci 4 pozycje w tym momencie. Jechał zdecydowanie wolniej od swoich polskich rywali. A tu widzimy Marceli Popiel na pozycji numer 14. Dość
duża strata Marcelego. I Karol Kręt, który będzie za moment rozpierał ataki swoich rywali. Tymczasem przesuwa się do przodu jeden z kierowców teamu Legia. To jest Wiktor Obarzanek. Zyskał dwie pozycje i już jest na zderzaku otwierającego tą grupę Karola Kręta. Tuż za Wiktorem jedzie. No i widzimy, że już Marcel Kut coraz bliżej ostatniego wstawce Marcelego Popiela. Za moment z pewnością będziemy obserwować dubla. Tutaj Oliwier Pyłka i Jakub Kolasa przed chwilką. A tutaj widzimy, że duża grupa kierowców. Naszego stanowiska rodzice tych właśnie zawodników. Tutaj bardzo emocjonująco mamy trzymające kciuki, mamy patrzące na czasy, a tymczasem już Marcel Kuc i Szymon Jabłoński wyprzedzili Marcelego Popiela. Widzimy niebiesko-czerwoną flagę, którą asystent dyrektora wyścigu pokazuje Marcelemu Popielowi. Czynią to Oliwier Pyłka i Jakub Kolasa, a tymczasem Karol Kręt nie wytrzymał tutaj naporu swoich rywali, stracił 4 pozycje. W tym momencie jest 9, a przed nim ci oto kierowcy to Wiktor Obarzanek, Patryk Donica i Michał Mierzejewski. Marcel Kut w tym momencie rozpoczyna ostatnie okrążenie. Tablica Last Lap w rękach dyrektora wyścigu. Szymon Jabłoński również. Oliwier Pyłka teraz zerknął za siebie. Tuż za nim Jakub Kolasa. I tutaj będzie ciekawie. Będzie ciekawie na tych pozycjach od 7, od 6 do 9 będzie walka między tą trójką zawodników. Ostatnie kółko, a tymczasem najlepszy czas okrążenia należy do Marcela Kuca, 53.719. Oto Marcel Kuc, ostatnie sekwencje tego wyścigu. Zwycięstwo w pięknym stylu. Marcel Kuc z 14 pozycji w pierwszym wyścigu po incydencie wygrywa, w drugim również znakomita postawa Szymona Jabłońskiego, który jest drugi. Ale o tym za chwileczkę, bo tutaj rywalizacja również na ostatnich okrążeniach, na ostatnich zakrętach tej oto trójki zawodników. To Wiktor Obarzanek, Patryk Donica, Michał Mierzejewski. Tutaj chyba nic się nie zmieni, tak jest. No i za nimi Karol Kręt.